Kałdzie Polskiemu Papieżowi to tytuł przewodni konkursów współorganizowanych przez Małopolski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Za ich sprawą instytucja chce przybliżać uczniom postać wielkiego Małopolanina. Najmłodsi, Jana Pawła II, poznawali przygotowując prace plastyczne, literackie, multimedialne oraz biorąc udział w grach edukacyjnych. Teraz przyszedł czas na podsumowanie tych działań. Na 17 i 24 listopada zaplanowano dwie konferencje podsumowujące wydarzenie. Przygotowaliśmy dwie ważne konferencje poświęcone myśli Jana Pawła II. Także tej myśli Karola Wojtyły jako filozofa, jako poety, która ma implikacje w pedagogice. Tak jak wspomniałem, konferencja w Tarnowie 17 listopada, 24 listopada w Krakowie. Zaprosiliśmy tutaj do współpracy i podmioty społeczne, i Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie, no a także znamienitych wykładowców, prelegentów, znawców myśli Jana Pawła II. Co ważne, oba te wydarzenia odbędą się za pomocą internetu. W tej chwili, ze względu na okoliczności, które mamy, realizujemy wszystkie formy wsparcia w trybie pracy, zdalnej w trybie um, w oparciu o platformę MS Teams. Przypomnijmy, że z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły małopolski ośrodek doskonalenia nauczycieli w Tarnowie przygotował dwie edycje konkursów poświęconych papieżowi Polakowi, druga z nich opatrzona pod tytułem zdalnie i cyfrowo, zostanie rozstrzygnięta pod. Podczas specjalnej gali, która poprzedzi konferencję w dniu 17 listopada. Konkursy organizowane są przez ośrodek, przez ośrodek Tarnowski. Bezpośrednia informacja, oczywiście, jest na stronie internetowej. Tym wsparciem obejmujemy nie tylko nauczycieli, ale również uczniów. Myślę, że to także ciekawa inicjatywa, która międzypokoleniowo wskazuje nam na wymiar nauki Ojca Świętego. Przypomnijmy, że podczas pierwszej edycji konkursu nagrodzono 30 prac.